skłusza Redeko. www.redeko.pl. Przed rywalizacją z Katowicami Śląsk miał ujemny bilans. W trzech meczach wygrał raz. Identyczną statystykę miała ekipa akademików. O pierwszej kwarcie oba zespoły chciałyby zapomnieć jak najszybciej. Fatalnie pudłowali i jedni, i drudzy. Wrocławianie rozpędzili się w drugiej kwarcie. Przewagę budowały punkty Czyżnielewskiego i Stawiaka. Trójka Saniego ustaliła wynik pierwszej połowy na 33-22. Po zmianie stron goście ruszyli do odrabiania strat, głównie za sprawą rzutów trzypunktowych. Śląskowi zdarzył się kilkuminutowy przestój, który przerwało trafienie Maksyma Kulona. Później sprawę w swoje ręce wziął jego starszy brat Norbert i gospodarze znów byli 10 oczek na plusie. Przewagę utrzymali już do końca, wygrywając ostatecznie 64-55. Znany ze swojej dobrej gry w obronie Norbert Kulon kolejny raz dyrygował również atakiem WKS-u, rozdając 5 asyst, łącznie zdobył 14 punktów. Po 12 punktów zdobyli Mateusz Stawiak i Przemysław Hańsz. Wygrana dała Śląskowi awans na 5. miejsce w tabeli, której przewodzi niepokonany do tej pory Sokół Łańcut. Tuż za Wrocławianami plasuje się GKS Tychy, czyli najbliższy przeciwnik Śląska, z którym w wyjazdowym spotkaniu przyjdzie się zmierzyć wrocławianom już w najbliższą środę. Centrum Skłusza Redeko. www.redeko.pl